bądźmy gotowi do przeżycia na kanale Discovery, jednej z najbardziej niszczycielskich burz, jakie szalały na Ziemi. Tornado, 5. stopień. Co można zrobić, by być gotowym na niewyobrażalne? Niebezpieczna pogoda w niedzielę 26 stycznia od 21 na Discovery. Bez względu na to, jak przygotowujesz jedzenie, wiele wartości odżywczych ginie bezpowrotnie. Centrum pomoże odzyskać witaminy i minerały, które tracisz każdego dnia. Dzięki naukowo opracowanej formule daje zdrowie i energię całej rodzinie. Centrum. Kompletne od A do Z. Spróbujmy przewidzieć kolejny ruch zabójcy, biorąc udział w pościgu przez 7 stanów Ameryki. Poddajmy trudnemu testowi rodzicielską miłość ojca, oskarżonego o zabicie własnej córki. Poznajmy ponurą tajemnicę zwęglonego ciała, analizując jego DNA. W styczniu na Discovery. Zbudowanie największej szklarni na Ziemi to wspaniały pomysł. To znaczy, to jest rodzaj marzenia. Uważam, że pomysł wykorzystania nieużytków, niezagospodarowanych przestrzeni jest szalenie istotny. Te glinianki przypominają trochę krajobraz księżycowy. I nie można dać się ponieść pomysłom z filmu 2001 Odyseja kosmiczna. Uważam, że projekt Eden to rodzaj uniwersalnej geometrii. Wszystko zostało zredukowane do absolutnego minimum. Konstrukcja jest lekka jak powietrze. Po prostu jest. Wykorzystaliśmy najbardziej zaawansowane technologie w czasie budowy. Nie możemy oczywiście wybiegać w przyszłość, ale to szczyt naszych osiągnięć, naszych możliwości. Jak dla mnie, dobry projekt nie jest wynikiem pracy jednego człowieka. Traktujemy to jak bitwę. Robimy burzę mózgów i walczymy o swoje racje. Sądzimy, że z naukowego punktu widzenia posunęliśmy się najdalej, jak to możliwe. I wszyscy uznajemy rolę Bucky Fullera, który rozpoczął całe przedsięwzięcie. Jest tu ponad 60 kilometrów półek z książkami, ale to nie biblioteka. Jest tu niezliczona ilość dzieł sztuki, ale to nie galeria. Jest najstarszą instytucją ludzkości, ale nie jest odporna na zmiany. Uświetnijmy obchody 2000 lat wiary. Odkryjmy Watykan. Za murami Wiecznego Miasta, część wieczoru historii. W środę 29 stycznia o 23 na Discovery.
tu kanał Discovery, edycja europejska. Przed nami 2 godziny gier hazardowych. Za godzinę dowiemy się, jak pokonać przeciwnika. Najpierw o niuansach wielkiego hazardu opowiadają sami hazardziści.